Cześć, ja jestem Maciek, a to jest recenzja opaski Micron Zephyr po 3 tygodniach używania. Zacznijmy od początku, czyli od pudełka. Opaska jest zapakowana dość skromnie w przeźroczyste pudełko. W środku znajdziemy jedynie opaskę, małą, ale dość grubą instrukcję oraz kabel USB z klipsem. W opakowaniu zabrakło ładowarki, ale osobiście dla mnie nie jest to zbyt wielki problem. Oczywiście Ty możesz mieć na ten temat inne zdanie. Całość jest bardzo dobrze spasowana, nie widać żadnych szczelin, nie widać strzępienia się silikonów ani żadnych niedopracowań. Zephyr sprawia ogólnie wrażenie produktu ze średniej półki cenowej. Same materiały naprawdę są dobrej jakości, nic nie trąci chińszczyzną, także pod kątem jakości wykonania tej opasce nie można nic złego zarzucić. Zephyr jest bardzo wygodny i nie ma w ogóle problemu z dopasowaniem opaski do nadgarstka. Dałem ją przymierzyć kilku osobom i żadna z nich nie składała żadnych zastrzeżeń. Opaska jest wygodna nawet do tego stopnia, że już chwilę po założeniu nie czujemy jej na ręce. Jej rozmiary nie dominują ręki ani pod kątem estetycznym, ani pod kątem odczuć fizycznych. Gdyby nie to, że brzydzę się używać takich słów odnośnie sprzętu, powiedziałbym, że opaska jest seksowna. Urządzenie posiada ekran wykonany w technologii OLED, trzyosiowy akcelerator oraz Bluetooth Low Energy. Jak widać, urządzenie nie posiada zbyt wiele elektroniki, która mogłaby drenować baterię, aczkolwiek sama bateria również nie należy do zbyt wielkich. Jej pojemność to zaledwie 60 mAh. W zależności od częstości synchronizacji urządzenia z telefonem bądź komputerem oraz ilości wykonanych kroków, urządzenie maksymalnie wytrzyma na pełnym ładowaniu 5 dni. Zephyr można bardzo szybko naładować. Po prostu idąc pod prysznic, podepnij opaskę dosłownie na pół godziny do ładowarki. W tym czasie jej poziom naładowania potrafi skoczyć na przykład z 10% aż do 70%, albo na przykład jeżeli opaska jest rozładowana do połowy, to naładuje się w te pół godziny praktycznie do pełna. Jednak sam wskaźnik poziomu baterii na urządzeniu wskaże pełny poziom naładowania dopiero po 2 godzinach. Niestety w tej kategorii opasce należy się minus, ponieważ jedynym sposobem sprawdzenia poziomu naładowania baterii w opasce jest synchronizowanie jej z aplikacją. Sama opaska pokaże, że energii zaczyna brakować dopiero, gdy poziom baterii spadnie poniżej 10%. Z tym punktem miałem w zasadzie najwięcej problemu, głównie ze względu na brak deszczu oraz moją niechęć do wchodzenia pod prysznic opaską. Ale koniec końców przełamałem się w dniu wczorajszym i wziąłem prysznic opaską. Nie polewałem jej wodą, nie topiłem jej w żadnych szklankach, po prostu wziąłem prysznic. Na opasce nie zrobiło to większego wrażenia, dalej działa poprawnie. Mogę więc z całą pewnością powiedzieć, że takie chwilowe opady deszczu bądź jakieś tam delikatne zalanie podczas mycia rąk nie powinno wpłynąć na funkcjonowanie opaski. Kilkukrotnie przeprowadziłem test, podczas którego przeszedłem 500 kroków. Kroki mierzyłem za pomocą telefonu oraz opaski. Oczywiście liczyłem je na głos przy okazji. Telefon zmierzył średnio, pozwólcie, że posłużę się notatkami. Telefon zmierzył 479 kroków, a opaska średnio 482 kroki. Dokładność pomiaru jest więc na akceptowalnym poziomie 96,5%. Podczas codziennego używania opaski zaobserwowałem jednak dwa dziwne zjawiska. Pierwszym z nich jest zliczanie jazdy na rowerze jako chodzenia, czyli po prostu podczas jazdy na rowerze opaska liczy przebyte kroki. Oczywiście zupełnie nijak ma się to do faktycznej ilości przebytych kilometrów podczas jazdy. Druga sprawa, bardziej niepokojąca, to zliczanie takich drobnych ruchów dłoni jako kroków, na przykład odkręcanie słoików, wykręcanie śrubek.
Zdarzyło mi się też jechać z opaską samochodem i faktycznie podczas kręcenia kierownicą te kroki były naliczane. Także tutaj zdecydowanie wielki minus za niedokładność pomiarów i tego, że opaska nie potrafi rozróżnić, kiedy faktycznie robimy kroki, a kiedy wykonujemy jakieś inne czynności, jak na przykład jazda samochodem, czy jeżdżenie na rowerze, bądź też nawet odkręcanie słoika. Urządzenie obudzi Cię o z góry ustalonej porze, na przykład 6 rano. Ustawiamy po prostu zwykłe przypomnienie na godzinę 6. Nie ma tutaj takiej funkcji inteligentnego budzenia, jak w przypadku urządzeń innych firm. Jednak po synchronizowaniu aplikacji możemy sprawdzić statystyki, jak spaliśmy. Są one dość dokładne, jest nawet taka specjalna opcja, gdzie pokazuje, ile spaliśmy w głębokim śnie, ile w lekkim, czas przebudzenia i tak dalej. Raz zdarzyło mi się, że wstałem rano, jeszcze przed budzikiem, poszedłem do toalety. Niestety opaska jakoś nie była w stanie zarejestrować tego zjawiska. Jednak to był jednorazowy przypadek, później już nie zaobserwowałem takiej sytuacji. Aby sterować opaską, musimy pobrać aplikację. Jest ona dostępna na komputery PC oraz Mac, a także na urządzenia mobilne iOS oraz Android. Po zainstalowaniu aplikacji musimy zarejestrować się w chmurze. Cały proces dokładnie opisałem we wpisie pod tytułem Pierwsze wrażenia. Także jeżeli zaczynasz dopiero używać opaski Micronos Zephyt, serdecznie zapraszam Cię do tego wpisu. Jest on zamieszczony pod filmem. W grudniu pojawiła się aktualizacja aplikacji mobilnej. Poprawiono w niej synchronizację opaski z urządzeniami. Dalej zdarzają się takie dziwne sytuacje, jak na przykład to, że aplikacja nie synchronizuje poprawnie danych z kontem online. Na przykład miałem problem ze zmianą wagi. Jeszcze do niedawna nie dało się zmienić w opasce wyglądu funkcji zegarka, jednak właśnie ta aktualizacja poprawiła tą funkcjonalność i mamy do wyboru kilka różnych opcji zegarka. Sama aplikacja jest dosyć uboga, można w niej sprawdzić poziom baterii, ilość zrobionych kroków, przebyty dystans, liczbę spalonych kalorii, podstawowe wykresy aktywności sennej. Po przeciągnięciu ekranu możemy zobaczyć takie dokładniejsze statystyki snu. W aplikacji możemy ustawić dzienne cele. Ilość zrobionych kroków, przebytych kilometrów, spalonych kalorii, przespanych godzin. Dodatkowo możemy ustawić do 5 powiadomień naraz. Aplikacja pozwala także na zmianę takich ustawień konta jak płeć, wzrost, waga czy data urodzenia. Synchronizacja jest również bardzo prosta i bezproblemowa. Wystarczy kliknąć na przycisk Odśwież w aplikacji oraz kliknąć przycisk na opasce. Producent poprawił już błędy i nie powinniśmy uświadczyć problemów z synchronizacją, jakie mogliście zaobserwować w moich poprzednich filmach. Opaska Micronos Zephyt na naszym rynku kosztuje mniej niż 200 zł. Jednak nie będą to pieniądze dobrze wydane. Niedopracowane algorytmy mierzenia aktywności, zliczające przypadkowe ruchy ręką jako kroki oraz ograniczone funkcje budzika skutecznie wykluczają ten produkt z listy prezentów na tegoroczne święta. Jeżeli interesuje Cię temat inteligentnych opasek, przyglądnij się produktom innych producentów. Dzięki wielkie za oglądanie. Serdecznie zapraszam Cię do obejrzenia mojego bloga oraz oglądnięcia innych filmów na moim kanale. Jeżeli jest Ci bliska tematyka rowerów, zapraszam Cię na kanał Bike Service Krzychem, na którym znajdziesz filmy z poradami serwisowymi. Jeszcze raz dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia już niedługo.